Cześć, Jarek Łuczak, firma Abart Wrocław. W ten chłodny jesienny dzień mam dla Was mega gorący temat. Teoretycznie niczym nie wyróżniająca się Škoda Superb 2.0 Turbo. Fabrycznie miała 280-300 koni, teraz ma 350 koni i 450 Nm. Chcecie się ze mną przejechać i zobaczyć, jaką założyliśmy instalację gazową? Zapraszam do oglądania całego filmu. Škoda Superb to coraz popularniejsza limuzyna na polskim rynku. Od pierwszego modelu przez drugi do trzeciego jest coraz bardziej popularna, coraz bardziej doceniana i wcale się temu nie dziwię, bo naprawdę to jest bardzo fajny samochód. Moim zdaniem zdecydowanie lepszy od Volkswagena Passata i nie dziwi mnie to, że Polacy tak często go kupują. A jeszcze z takim silnikiem to w ogóle sama przyjemność, a z instalacją gazową to już nie będę pucował, ale naprawdę zajebisty samochód. Fabrycznie 280 koni, a jak się okazało na hamowni przed chipowaniem miała 300, dołożyli jej tylko troszeczkę, czyli jakieś 50 koni i 100 Nm, dzięki czemu ma teraz 450 Nm i 350 koni. A my dołożyliśmy jeszcze swoje 5 groszy, takie dosłowne 5 groszy, no bo założyliśmy instalację gazową, dzięki której auto jeździ za grosze. Bo do tej pory paliło od 8, tak, można było zejść nią do 8 litrów benzyny, nawet 7,5, gdyby się uprzeć, do 12-13, gdyby korzystać w pełni z tych 350 koni. Jak klient jeździ raczej spokojnie, a wtedy, kiedy bardzo potrzebuje, to korzysta z tych 350 koni. I jak klient jeździ grzecznie, to auto pali jakieś 8,5 litra gazu plus 2 litry benzyny. I uwaga, od dzisiaj będzie paliła mniej, bo klient po przejechaniu 10 tysięcy kilometrów wrócił do nas na pierwszy przegląd i dzisiaj zrobiliśmy mały upgrade ustawień, żeby auto paliło mniej i jak klient tylko dzisiaj dojedzie do domu, przyśle nam SMS-a z informacją, ile auto spala benzyny, a ja Wam tutaj na dole napiszę i jakie było spalanie w drodze powrotnej do domu, bo klient jakieś 200 kilkadziesiąt kilometrów musi wrócić do domu i da nam znać, ile auto dokładnie spaliło. A co założyliśmy? A jaką instalację założyliśmy? Założyliśmy instalację gazową KME Nevo Sky Direct, która bardzo dobrze współpracuje z silnikami z bezpośrednim wtryskiem benzyny, bo do takich silników została stworzona. Jej elementy widzimy już tutaj, lekko zakurzone, reduktor, filtr fazy ciekłej, filtr fazy lotnej, wtryskiwacze schowane są tutaj pod obudową, a tutaj widzimy tylko kawałeczek czujnika ciśnienia benzyny. To wszystko, co pod maską, co miałem Wam do zapowiedzenia, ewentualnie dodam tylko jeszcze na prośbę jednego z naszych widzów, że luzy zaworowe są w tym silniku regulowane hydraulicznie, nie musimy się nimi martwić, nie musimy się nimi przejmować i powinny wytrzymać do końca życia tego silnika, bo niestety dzisiejsze silniki nie są planowane na więcej niż 250-300 tysięcy kilometrów i po takim przebiegu najczęściej trzeba je wymieniać albo remontować, tak więc temu też jeszcze około 300 tysięcy kilometrów, dzięki temu, że jeździ na gazie, powinien jeździć trochę dłużej. A teraz zapraszam Was do środka i może przejedziemy się, żeby zobaczyć, jak auto przyspiesza. Jak zwykle prezentuję Wam teraz profil tej ładnej czeskiej limuzyny z supersportowym silnikiem. Tak prezentuje się ta biała Szkoda, jakby powiedzieli Czesi, a tak prezentuje się wewnątrz. Prawda, że elegancko, ekran tak jak lubię, wbudowany w deskę rozdzielczą, a nie gdzieś nadstawiony. Tutaj kamerka to nie jest część tego samochodu, to jest część wyposażenia dołożonego przez klienta. Porządna czteronapędowa Škoda ma skrzynię DSG i bardzo ładną deskę rozdzielczą, na której wszystko jest czytelne i widoczne. W tej chwili widzimy, jakie zużycie klient wykręcił w drodze do nas, a my założyliśmy tutaj przełącznik benzyna-gaz, który w tej chwili mruga, informując nas o tym, że jesteśmy jeszcze na benzynie, a jak tylko silnik uruchomię, to powinien przejść na zasilanie gazowe i zamiast temperatury reduktora mrugającymi diodami pokaże nam świecącymi diodami poziom gazu w zbiorniku. Mamy w tej chwili 3/5, tak więc jesteśmy gotowi do przejażdżki i zobaczymy, jak Škoda prezentuje się podczas jazdy. No to zaczynamy wspólną jazdę ze Škodą Superb. Na razie grzecznie, spokojnie, w środku jest bardzo cichutko, fura bardzo fajnie się prowadzi, ma bardzo fajną kierownicę, elektryczną regulację fotela w każdej płaszczyźnie. Tak jak już wcześniej mówiłem, DSG, 4 napędy i około 110 tysięcy przebiegu. 100 miała, jak ją robiliśmy, teraz ma 112 w ciągu 4,5 miesiąca od montażu. Tak więc trochę klient jeździ, wychodzi jakieś 3-4 tysiące miesięcznie. Nie, no dobra, 2-3. Tak więc i tak sporo. Może nie tyle co taksówkarz, ale jeździ. Temperatura 90 stopni. Jedziemy w dwóch, tak więc pomiar przyspieszenia od 0 do 100 będzie troszeczkę gorszy niż byłby, gdybym jechał sam, ale nie mam jeszcze takiego sprzętu, żeby nagrywać i mierzyć od razu średnie przyspieszenie. Czy może nie średnie, co od 0 do 100. Teraz przyspieszymy sobie testowo. No i trzeba przyznać, że wygniata w fotel. Zaraz wystartujemy tutaj na tym. O kurde, tak sobie przyspieszyłem, już była paka na liczniku. Nawet trochę więcej niż paka. Tak więc fura przyspiesza bardzo zacnie. Jedziemy na autostrady, zobaczymy, przyspieszymy do 150 od zera i zobaczymy, jaki to jest wynik, jaki to jest czas, bo kompletnie nie mam żadnych przewidywań, nawet nie chcę, nie próbuję. Ale spróbujemy go i na benzynie, i na gazie, także porównamy, zobaczymy, czy jest porównywalnie, czy fura na gazie dużo traci. No to zaczynamy, żeby nie było wątpliwości, jesteśmy na gazie, mamy 2/5 zbiornika, skrzynia ustawiona w trybie sport, klimatyzacja wyłączona, ruch całkiem spory, także chwilę odczekamy, aż będzie ładniej. Ciekawe, czy tu by się nie dało ustawić czegoś, na przykład pomiaru, chyba nie umiem. Może trzeba włączyć po prostu. I jakbyśmy włączyli tutaj coś, o proszę, mamy ciśnienie do ładowania, mamy temperaturę płynu, wskaźnik mocy, a tutaj mamy lap timer, ale to musielibyśmy sobie włączyć. Dobra, dajmy mu doładowanie i tu mamy jeszcze przeciążenie. Może będzie to widać gdzieś na tym filmiku, jak operator się postara i ładnie to wszystko ujmie. Czas będziemy liczyć na podstawie czasu nagrania, bez żadnego przyspieszania, bez żadnego opóźniania. Jesteśmy już jedyni na autostradzie, możemy na dobrą sprawę ruszać. To co? Wyłączymy tylko muzę, żeby nam nie zakłócała. 3, 4 i ry. Jazda. Stuwa. 150. Dla mnie bomba. Auto jechało bardzo porządnie. Bez żadnego szarpnięcia, bez zadławienia, tak jakbym się spodziewał, tak jakbym chciał, żeby auto przyspieszało. Może moment ruszenia nie był taki idealny, ale to są 4 cylindry i nie można się tu spodziewać takiego strzału jak przy 6 czy 8 cylindrowym samochodzie. A teraz spróbujemy to samo tylko na benzynie. Przełączymy na benzynę. Pyk. Jest benzyna i będziemy zaczynać. 3, 4 i ry. Stuwa. 150. No, mam wrażenie, że rzeczywiście jest trochę lepiej na benzynie, ale wcale mnie to nie dziwi. W końcu ten samochód został stworzony do tego, żeby jeździć na benzynie. Benzyna jest wtryskiwana do komory silnika bezpośrednio przez wtryskiwacze benzynowe pod ciśnieniem 200 barów, a my wtryskujemy gaz pod ciśnieniem 3-4 barów. I to jeszcze do kolektora ssącego, czyli nie mamy czasu na poprawkę, nie mamy żadnej innej możliwości, tylko wtrysnąć podczas suwu, ssania i tylko wtedy możemy zmieścić taką ilość, jaką potrzebujemy tego paliwa. Tak więc gaz zawsze będzie troszeczkę bardziej ułomny, ale będzie zdecydowanie bardziej ekologiczny, czystszy i tańszy, co najważniejsze, bo przecież po to robimy. Nie robimy tego, żeby auto było sportowe, aczkolwiek dalej jest sportowe i na gazie przyspiesza, moim zdaniem, w zupełności zadowalająco. A za chwilę, oczywiście może nie zaraz, ale jak będę składał film, to tam policzę, jaki był czas, jaka jest różnica dla gazu między gazem a benzyną i zrobimy takie podsumowanie. Zrobimy również podsumowanie, ile można zaoszczędzić jeżdżąc na gazie i to będzie bardzo wymowne, jeżeli chodzi o ten samochód. Spróbujemy jeszcze zobaczyć, jakie przyspieszenie osiąga ten samochód na gazie względem przyspieszenia ziemskiego. Czy osiągniemy chociaż połowę? to jestem w szoku, bo osiągnęliśmy 0,69G, czyli jakieś prawie 7 metrów na sekundę do kwadratu. No nie testowałem tego w żadnym innym samochodzie, bo w żadnym innym samochodzie nie widziałem takiego wskaźnika, ale może mało w życiu widziałem i jeszcze wiele zobaczę, ale będę starał się gdzieś w innych samochodach odnaleźć ten wskaźnik również i zobaczyć, jakie maksymalne przyspieszenie chwilowe można osiągnąć. I jak wrażenia po jeździe próbnej? Dla mnie bomba. Naprawdę ten samochód jeździ bardzo fajnie, przyspiesza bardzo fajnie. Przyspieszenie na poziomie 0,7G też daje mocno wrażenie. Serce biło trochę szybciej niż zawsze, ale teraz pogadamy o bardziej przyziemnych sprawach, takich jak zbiornik gazu, który zamontowaliśmy do tego auta, więc zamontowaliśmy tutaj 62 litry brutto. Można do niego zatankować jakieś 50 litrów gazu netto. Na ile to wystarczy? Jak grzecznie pojedziemy, to i 600 km, a jak będziemy testować przyspieszenie tak jak przed chwilą, no to może starczy na 400. Ale taka już jest fajna rzecz w samochodach tego typu, że one potrafią palić mało, ale potrafią też dać dużo frajdy i dużo mocy w momencie, kiedy potrzebujemy z tego skorzystać. A co po przejechaniu tych 400 czy 600 km? Musimy podjechać na stację i zatankować oczywiście na początek tego paliwa, bo tego pali znacznie więcej, a tego pali znacznie mniej. Ale mamy wszystko pod jedną klapką, nie musimy się niczym martwić. Otwieramy i zawsze podjeżdżamy pod dystrybutor z tej samej strony, z której jest wlew benzyny. Jak Wam się podoba taka Skoda z gazem? Dla mnie pierwsza klasa. A jak Wam się podobał film? Dla mnie nie wiem. Trudno mi to oceniać. Wy ocencie i napiszcie w komentarzach, czy Wam się podobało. A jak Wam się podobało, to zasubskrybujcie nasz kanał, oglądajcie nas częściej i będziecie wtedy na bieżąco w temacie alternatywnych źródeł zasilania nowoczesnych samochodów. Tymczasem ciao.